Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj na kanale jest, można by powiedzieć, wielki nieobecny Polonez. Powinien był od niego zacząć tak naprawdę całą serię testów aut używanych, bo to jest klasyk nad klasyki. Niestety zaczęło się inaczej, czas to naprawić. Zapraszam na prezentację, którą przeprowadzi dla Was Sebastian. Cześć, mam na imię Sebastian, to jest mój Polonez, a raczej małe sprostowanie, bo Zachar źle przedstawił. To jest DU FSO Polonez Karo Plus w wersji 1.4 GTI 16V Multipoint Injection, czyli ta nazwa jest dosyć długa. To jest taka też ciekawostka, że chyba jedna z dłuższych w historii, jeśli chodzi o marketingową nazwę pojazdu. Jeżeli ktoś zapisze sobie, zrobi tą notatkę, to ten napis zrobi się dosyć długi. Autko posiadam od 10 lat. Tak jak wspomniałem, jest to wersja z silnikiem 1.4 Rover. Pojazd ma na chwilę obecną 85 tysięcy przebiegu. Jak go kupowałem, miał 45 tysięcy przebiegu. Kupiłem go od kolegi z forum miłośników FSO. Przez całkowity w sumie przypadek, ale szukałem takiego pojazdu. Było to obiektem moich westchnień i marzeń, odkąd tata miał w domu też Poloneza z wielopunktowym silnikiem GSI krajowej produkcji, którym zrobiliśmy 260 tysięcy kilometrów bez praktycznie żadnych awarii i z motoryzacją polską byłem związany za pan brat już praktycznie od małego dzieciaka. Wiadomo, kiedyś królowały te pojazdy na ulicach, maluszki Fiaty, Polonezy, syrenki Warszawy i od tego się w sumie zaczęło. Dobrze, to sprawdźmy teraz, ile kosztuje ubezpieczenie dla tego samochodu z bonusem 150 zł dla Was i porównajmy oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Sprawdziłem oczywiście w porównywarce ubezpieczeń Mubi.pl i znalazłem spory rozrzut cen. Dobrze, że porównałem. Zobaczcie, najtańsza polisa, i tu założyłem, że musi być OC NNWI Assistance, kosztuje niewiele ponad 500 zł na rok. Tak tanio, bo po zakupie polisy Mubi zwraca 150 zł cashback na konto. I teraz popatrzcie na drugi biegun. Najdroższa polisa jest niemal 3 razy droższa, więc warto porównywać. Sprawdź ty, ile ty możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Wejdź na mubi.pl/Zachar i oblicz swoją składkę. Nawet jeśli twoja polisa jeszcze ci się nie kończy, zarezerwować swoje 150 zł zwrotu możesz już dzisiaj. Zapraszam. Moja pasja z polską motoryzacją rozpoczęła się praktycznie, tak jak wspomniałem, od dzieciaka. Tata pierw posiadał dużego Fiata, rocznik 8.4 białego, którym zostałem przywieziony ze szpitala, już jak to się mówi, od kołyski związane z polską motoryzacją. Potem mieliśmy kilka maluszków. Był pierwszy też Polonez, kakaowe, wąskie Karo z 91 roku. Pamiętam jak dziś dzień, jak tata przyprowadził go do domu. Ten zapach, takie poczucie komfortu, naprawdę zapadło mi to w pamięć. Na przestrzeni tych lat, jak posiadam ten egzemplarz, praktycznie jeżdżę nim bez żadnych problemów. Na chwilę obecną były wymieniane tylko eksploatacyjne takie części. Pojazd jest cały w oryginalnym lakierze. Zewnętrznie z opcjonalnych dodatków posiada oryginalne 13-calowe alufelgi, które poddałem renowacji. Ze zmian takich technicznych, jeśli chodzi o kwestie takie wizualne, zewnętrzne i techniczne jako takie, zostały zamontowane tarcze hamulcowe, ATM Mikoda, nawiercane, nacinane, fabrycznie nowe opony Uni Royala. Na aucie, z racji mojego hobby i wykonywanego zawodu, jest zaaplikowana powłoka ceramiczna, która chroni lakier. Opcjonalny szyberdach, to też była też jedna z droższych opcji, jeśli chodzi o wyposażenie dodatkowe. Owiewka tylnej szyby. Miałem owiewki szyby, ale troszeczkę się porysowały i nie zdążyłem ich wypolerować. Jeśli chodzi o kwestie nadwoziowe również, to jest model plus, czyli już po zmianach zewnętrznych w stosunku do modelu MR93. Ma zmienioną kratę wlotu powietrza, lakierowane zderzaki o zmienionym kształcie, listwy również w kolorze nadwozia, nakładki progowe, oklejony słupek na czarno,
Również po zakupie przeprowadziłem pełny proces konserwacji podwozia i profili wewnętrznych pojazdu. Można zaobserwować, gdzieniegdzie tutaj jeszcze fragmenty skapują tej konserwacji. To też przyczyniło się do tego, że pojazd jest zachowany w tak doskonałym stanie wizualnym, jeśli chodzi o kwestie blacharskie. To jest podstawa poniekąd w tych pojazdach, żeby je konserwować, tak? Żeby dzielnie to służyło. Zmianie uległa tylna część nadwozia, został dołożony spoiler, blenda w dumnych biało-czerwonych, znaczy tu akurat różowo-czerwonych barwach, lampy tylne i naprawdę wygląda to według mnie bardzo ładnie, ponadczasowo. Jeśli chodzi o kwestie mechaniczne pod maską, to jest chyba największy atut tego pojazdu. Tak jak wspomniałem, silnik Rovera brytyjskiej firmy. Seria K 1.4, 103 konie mocy, 127 Nm momentu obrotowego. Silnik na ówczesne czasy bardzo nowoczesny, lekki, ekonomiczny. Spalanie tego pojazdu w trasie naprawdę można zejść spokojnie do 6,5 litra, jeżdżąc ekonomicznie. Jeżeli jeździmy dynamicznie, a naprawdę ta jednostka zachęca do dynamicznej jazdy, z racji swojej wysokoobrotowej charakterystyki, więcej jak 8 litrów mi nie spalił. Jestem bardzo zadowolony z kultury pracy tego silnika przede wszystkim. Chodzi bardzo fajnie, cichutko. Jeżeli dostanie powera, obciążenia, naprawdę przepięknie brzmi. Jedyną usterką taką podstawową w tych jednostkach jest tak zwany head gasket failure. Znawcy tych silników wiedzą, o co chodzi, czyli jest to wada uszczelki pod głowicą z racji konstrukcji tego silnika plastrowej. Silnik ten jest wykonany w większości z aluminium, poskręcany jest na takich długich szpilkach, które pod wpływem temperatury rozciągają się, rozszerzają i zwężają, tak, z racji pracy swojej. I po jakimś czasie po prostu, tutaj akurat miałem w moim przypadku taki temat, bo już oczywiście też była ta przypadłość robiona na jednym z wypadów na tory Jastrząb. Po kilkunastu przejazdach pojazd mimo schładzania go po tych wszystkich przejazdach na tej próbie sportowej, po powrocie do domu stwierdziliśmy z tatą delikatny wyciek na łączeniu głowicy z blokiem, ale no po 20 latach już, że tak powiem, miało to prawo się poddać. Poza tym większych tutaj niedogodnień takich technicznych nie ma, naprawdę sprawuje się to rewelacyjnie. Jestem bardzo zadowolony. Hamulce posiada oczywiście już Lucasa. Na taką moc, wiadomo, już trzeba było, fabryka zamontowała już hamulce bardziej wydajne. Z modyfikacji, jakie tutaj przeprowadziłem, fabrycznie Polonez w wersji GTI z rowerem nie miał zamontowanego wspomagania. Model Plus normalnie już posiadał w silniku 1.6 wspomaganie. Tu akurat dołożyłem wspomaganie, trochę taki miks polonezowego wspomagania z rowerowskim jako takim. Tu akurat w tej kwestii FSO z rowerem nie dogadała się. Tak samo jeśli chodzi o kwestię klimatyzacji opcjonalnej, choć niektóre egzemplarze pokazowe, targowe miały takie wyposażenie, czyli klimatyzację i wspomaganie. Niektóre nawet do tej pory jeszcze istnieją. Tak samo w kwestii większych jednostek, jeśli chodzi o pojemność serii K, czyli 1600 i 1800. Również były krótkie serie montowane w tych pojazdach. Więcej było 1.6, 1.8 z tego co wiem, a zachowała się dokumentacja fabryczna o tych prototypowych egzemplarzach z ośrodka badawczo-rozwojowego. Powstały tylko dwa egzemplarze z silnikiem 1800 mocy 117 koni. 1.6 miał 111 i naprawdę jeździłem takimi egzemplarzami z tym silnikiem i to jest taki złoty środek, jeśli chodzi o ten pojazd, bo tutaj delikatnie brakuje momentu obrotowego i trzeba się przysłowiowo nawachlować troszeczkę biegami. Każdy myśli, że Polonez jest ciężki, a to nie jest prawda, bo waży tonę 130 i z przełożeniem mostu, o którym nie wspomniałem, tutaj akurat jest krótszy most zastosowany fabrycznie po przełożeniu 4.3, a 1.6 miał 3.9, co też potęguje to przyspieszenie, tak? Również jeśli chodzi o kwestie techniczne, jest zmienione delikatnie przełożenie w skrzyni biegów, również jest zmieniony wałek sprzęgłowy i obudowa, tak zwany dzwon, jeśli chodzi o kwestie zmiany techniczne. Tak? Zmiany też były w postaci innej belki, drążka stabilizatora
i wiadomo, wiązki elektryczne i tak poza tym większych zmian konstrukcyjnych tutaj nie było. Jesteśmy we wnętrzu. Tak jak widzicie, Model Plus przeszedł znaczne zmiany, jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne, tak? Jest nowa deska rozdzielcza w szarych tonacjach, mniej już jest tej czerni. Tak jak wspomniałem wcześniej, w pojeździe są zamontowane unikatowe fotele Intergroklina Kupresura z pompowaną strefą lędźwiową. Przez taką gruszkę mogę zademonstrować, jak to się odbywa. Tu te żeberka delikatnie masują plecy w czasie jazdy, jest to naprawdę bardzo wygodne. Trzymanie boczne też również mają bardzo dobre. Również te fotele mają funkcję podgrzewania fabryczną, to też jest bardzo rzadki temat. Naprawdę w okresie jesienno-zimowym się to super sprawdza, choć w zimę pojazd jest nieużytkowany, ale jako bajer naprawdę super się to sprawdza. Pojazd posiada praktycznie maksymalne wyposażenie opcjonalne, oprócz klimatyzacji, która również była opcją w tych pojazdach. Posiada elektrycznie sterowane szyby, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, regulację poziomu świateł z kabiny, opcjonalny podłokietnik, bardzo rzadki temat, poszukiwany przez miłośników, bardzo wygodny. Dzięki niemu wygodniej też się steruje dźwignią zmiany biegów, która jest też bardzo fajnie umiejscowiona w tym pojeździe, bardzo jest to wygodne. Z takich białych kruków też tutaj zamontowałem ostatnio, udało mi się dorwać fabryczną skórzaną kierownicę, tak? Jest to oryginalny produkt firmy ZAS Elbląg, która była dostawcą komponentów do tego pojazdu, jeśli chodzi o kwestie zewnętrzne i wewnętrzne. Jest to niewątpliwy też unikat, była zafoliowana przepięknie, miałem przyjemność to odfoliowywać i zakładać. To jest takie dopełnienie mojej wizji wnętrza tego pojazdu. Plastiki, jakość wykonania, naprawdę nie jest to źle wykonane. W czasie jazdy nic mi tutaj nie trzeszczy. Ergonomia jest naprawdę na fajnym poziomie. Zegary są bardzo czytelne. Dostęp do wszystkich przełączników, nawiewów jest bardzo intuicyjny, bardzo fajny. Schoweczek na różne jakieś tutaj drobiazgi też jest na wyciągnięcie ręki. Nie jest może jakiś mega pojemny, ale naprawdę w zupełności wystarcza. Lampka oświetleniowa akurat tutaj jest z modelu ATU Plus z racji właśnie tego opcjonalnego szyberdachu. Z delikatnych tutaj też modyfikacji zrobiliśmy z kolegą z racji zmienionego nagłośnienia, bo też tutaj jest kwestia, że jestem miłośnikiem dobrej muzyki. Zamontowałem tutaj głośniki wysokotonowe. Naprawdę wygląda to jak fabrycznie. Każdy jest w pozytywnym szoku, że to jest ręczna robota, bo to też zrobiliśmy z kolegą, tak jak mówiłem. Nagłośnienie wykonałem od podstaw na komponentach polskiego oczywiście producenta, czyli Tonsila, pomieszane z Alpiną, tak, wygłuszenie drzwi, okablowanie, zwrotnice, wzmacniacz i skrzynka basowa. Zostało to oczywiście wystroić, nie mam oczywiście czasu na to, ale to muszę to zrobić, ale gra to bardzo fajnie i uprzyjemnia podróż. Sebastian, mam dla Ciebie niespodziankę od firmy Höger Technik, producenta narzędzi przydatnych w domu i w garażu. Dziękuję. Jest to voucher na 200 zł na zakupy w sklepie internetowym Höger.com. Na odwrocie znajdziesz szczegóły, jak go wykorzystać. A dla Was, drodzy widzowie, również mam niespodziankę, czyli kod zniżkowy na 50 zł dla zakupów od 250 zł w sklepie Höger.com. Link do sklepu z kodem znajdziecie w opisie do tego filmu. Zapraszam. Czas na test dwumetrowca i popatrzcie, możemy tu regulować fotel przód-tył, wiadomo, góra-dół już niestety nie, ale największa niespodzianka to jest możliwość regulacji, uwaga, kierownicy, popatrzcie, góra-dół i to w jakim zakresie, niestety do siebie nie mogę wyciągnąć, a przydałoby się, ponieważ jak ustawię kierownicę na tyle wygodnie, że o, zgodnie ze sztuką mniej więcej siedzę, no to wtedy na nogi już mi za wiele miejsca nie pozostaje, więc muszę ją podnieść, żeby móc tutaj spokojnie operować, no i wtedy ta górna część kierownicy troszeczkę jest za daleko, więc to jest jedyny problem. Drugi, nie tyle problem, to taka cecha tego pojazdu, że fotel jest w jednej osi, a kierownica jest w innej osi, troszkę bardziej do prawej. Nie jest to duża różnica, widziałem gorsze sytuacje, ale no jest to też godne zauważenie. Co ciekawe, nad głową
no, mam na wcisk tyle, ile potrzebuję, w zasadzie nie muszę się garbić, aczkolwiek wiem, że ta podsłuchiwka jest tuż nade mną. Fotele, owszem, ciekawe, ładne, pompowane i wszystko, co chcecie, możecie o nich powiedzieć, ale są twarde. A tak to wygląda z tyłu, ja sam za sobą do końca się nie mieszczę, jak widzicie, na kolana przestrzeni tutaj nie ma, nogi praktycznie bujają się w powietrzu, widzimy nie za duży tunel środkowy, mógłby być większy, więc to jest już komfort. Korbki, zero nawiewów, zero podświetlenia. Jeśli chodzi o bagażnik, jak widzicie, ma on dosyć płytkie dno. Ma według katalogu 330 litrów pojemności. Możemy oczywiście półkę zdjąć oraz położyć praktycznie na płasko dzieloną kanapę tylną. I naprawdę jest bardzo praktyczny, jeśli chodzi o przewóz większych rzeczy. Jako przykład mogę podać, że pojechałem kiedyś po odbiór części blacharskich do remontu drugiego egzemplarza, który posiadam. Pojechałem po te części blacharskie z przyczepką do znajomego po odbiór tych części i ten znajomy popatrzył się na mnie i stwierdził, że niepotrzebnie tą przyczepkę zabrałem, gdyż to wszystko się do tego wnętrza, do bagażnika zmieści. Nie dowierzałem, ale praktycznie po złożeniu kanapy i umiejscowieniu maski, drzwi, błotniki i inne blacharskie części do remontu tamtego egzemplarza zmieściły się bez problemu. Tutaj pod wygłuszeniem jest oczywiście koło zapasowe i standardowy zestaw narzędzi, żadnych narzędzi dodatkowych w nim nie wożę, gdyż po prostu jestem tak pewny tego auta, że nigdy nie woziłem dodatkowych jakichś narzędzi, zawsze wsiadam, odpalam, jadę i naprawdę nigdy żadnych jakichś awarii nieprzewidzianych na drodze nie miałem. Jeżeli takowe wystąpią, to w całym kraju grono miłośników jest w stanie mi pomóc, zawsze można na nich liczyć. Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich członków Stowarzyszenia FSO Autoklub, jak również innych miłośników polskiej motoryzacji. Mam nadzieję, do zobaczenia na zlotach. To też nie jest jakiś tam koniec moich marzeń w kwestii polskiej motoryzacji, jeśli chodzi o kolekcjonowanie tych pojazdów, bo takim moim skrytym marzeniem jest posiadanie wszystkich modeli wyprodukowanych na Żeraniu i nie tylko, oczywiście też z innych polskich marek, czyli z FSM-u marzy mi się maluszek Bosmal Cabrio jako takie uzupełnienie kolekcji. Warszawa Syrena i polski Fiat, zwłaszcza ten tak zwany klasyk, czyli z pierwszej serii do 1974 roku. Albo ogólnie jakieś polskie auto zawsze będzie u mnie w garażu. To jest też taki mój nieodzowny element mojego życia. Ja się z tym po prostu unifikuję, tym żyję, to jest moja pasja. Sytuacje dosyć często się takie pojawiają, że ludzie zaczepiają mnie na stacji benzynowej przy okazji przeglądów technicznych. To też jest częste pytania, ile czasu pan go ma, czy jest na sprzedaż, różne kwoty za ten samochód otrzymywałem, nawet znaczne. Powiem tak, no to tak jak mój tata wspomina często, jak ktoś nawet jego pytał, jak miał przyjemność nim jeździć gdzieś tego, nie ma pan tyle pieniędzy, zawsze tak odpowiadał. Jak ktoś się pyta, panie, ile to jest warte, tak? No otrzymywałem kwoty rzędu 10 tysięcy złotych na przykład, dosyć często, tak? I powiem szczerze, że ja go kupiłem w 2010 roku za kwotę 5 tysięcy złotych. Wtedy to była dosyć taka też wygórowana cena. Na przestrzeni lat one rosną, maleją. No powiem szczerze, tyle co w niego włożyłem z czystej pasji, no to też nigdy mi się to nie zwróci. To jest odwieczny problem tego typu pojazdów, bo to też jest kwestia, że to, mówię, nie jest stuprocentowy jeszcze klasyk, mimo 23 lat na karku. Bo to jest pierwszy wypust plusa, ostatni wyszedł w 2002 roku w kwietniu, czyli już pojazd nie jest produkowany 18 lat, ale tak jak wspominałem, no jeszcze nie przyszedł na niego czas, ale no też jest ich coraz mniej na drodze i niebawem dojdzie do tego, że tak jak kiedyś były niedoceniane Syreny i Warszawy, które były złomowane bardzo często, tak samo i polskie Fiaty i pierwsze Polonezy, tak zwane Borewicze, to teraz przeżywają swój renesans i są bardzo poszukiwane przez
miłośników nie tylko polskiej motoryzacji, ale jako takiej kolekcjonerów do uzupełnienia kolekcji, no ktoś musi zachować te pojazdy od zapomnienia, tak? Dlatego nasze stowarzyszenie między innymi działa, wystawiamy te pojazdy na różnych targach, ten egzemplarz był prezentowany na kilku ważnych jakichś imprezach związanych z klasyczną motoryzacją. Kilka tam, że tak powiem, nagród też zdobyłem za ten pojazd, jeśli chodzi o prezentację go w różnych tam jakichś mediach. Może niebawem trafi na okładówkę też jednego z ważnych pism, jeśli chodzi o klasyczną motoryzację, bo będzie rozkładówka na temat Poloneza i wszystkich modeli, jakie były, a było tych modeli na przykład karawany, co by też tego, karetki, tak, pojazdy służb sanitarnych. Naprawdę wachlarz tych wersji nadwoziowych i nie tylko wyposażeniowych jako takich był bardzo duży, tak? To bardzo, bardzo taki pojazd był uniwersalny. Od kołyski aż po grób, jak to się mówi. Jest to taki mój konik, moja pasja. Mam potężną kolekcję prospektów, proporczyków, gadżetów związanych z fabryką FSO na Żeraniu, również literatury, troszeczkę się nazbierało. Także naprawdę no, lubię o tym opowiadać, można o tym, tak jak wspominałeś, godzinami o tym rozmawiać. Oczywiście zabrakłoby czasu antenowego, ale jak to się mówi, wiesz, że robisz to z przyjemnością. Tak jest, tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Naprawdę jeździ się bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie, obszerna jest kabina. Naprawdę czuję się tutaj jak przysłowiowa ryba w wodzie, mimo też wzrostu, może nie tyle co Zachar, ale prawie. Naprawdę bardzo przyjemnie mi się nim jedzie. Drążek zmiany biegów jest naprawdę pod fajnym tym kątem, że bardzo wygodnie te biegi się wrzuca. Dołożone opcjonalne wspomaganie naprawdę uprzyjemnia manewrowanie na parkingu, tak, zawsze tam użytkownicy starszej wersji Poloneza narzekali, że ten pojazd jest ciężki w manewrowaniu. Co do wrażeń z jazdy, jeśli chodzi o trasę, naprawdę jeśli chodzi o wyprzedzanie nim lub taką bardziej dynamiczną jazdę, nie ma z tym problemów najmniejszych, nawet i w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym ruchu. Nie jest to żadna zawali droga, naprawdę pojazd przyspiesza dynamicznie, przyspieszenie do setki rząd wielkości około 12 sekund, z tego co pamiętam według danych katalogowych. Naprawdę widoczność też jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o spalanie tego samochodu, nie jest to uciążliwe dla kieszeni. Naprawdę na zbiorniku spokojnie przejeżdżam około 550 km. Także nie ma tragedii. Pojazd jest bardzo, tak jak wspominałem, pakowny, na tyle uniwersalny, że spokojnie dłuższą podróż można się z nim wybrać na jakiś wypad. Naprawdę pod tym względem nie ma co narzekać. Jedynie tak jak wspominałem, brakuje czasem tego momentu obrotowego z dołu, tak? To jest największa bolączka tej jednostki, że z niższej prędkości obrotowych trzeba mu zredukować wtedy bieg niżej, bo delikatnie jest już tutaj, ma lekki dołek. Na wykresie to też potwierdzone jest, zawsze jak były hamowane te samochody, to widać było, że przy 3500 obrotów gdzieś ten dołek taki pojawiał się. Jest to odczuwalne, ale to akurat też jest kwestia przyzwyczajenia. Jakby miał zamontowaną jednostkę 1600, wtedy to nie byłoby problemu. Ale to jest taki problem praktycznie żaden, tak? Na trasie przełożenie te 4-3 też bardzo fajnie się sprawdza. Spokojnie można kilka pojazdów wyprzedzać po delikatnej redukcji. Pojazd ochoczo przyspiesza, naprawdę jazda jest płynna, dynamiczna. Polonez znany jest z bolączki, jeśli chodzi o kwestię tylnego mostu, tak, że pojawiają się takie różne szumy, tak zwane to wycie
W tym egzemplarzu akurat nie jest to na tyle uciążliwe. Pojawia się delikatne to wycie przy 100 na godzinę, co jest takim, no, co by nie powiedzieć, normalnym objawem w tym samochodzie. Nie uwierzycie, ale kiedyś brałem ten samochód pod uwagę. Jako pierwsze moje auto. Pamiętam, że dysponowałem kwotą 20 tysięcy złotych. Się zastanawiałem, co by tu kupić. Jeździłem wtedy z Krakowa do Dortmundu i z powrotem. I zależało mi na tym, żeby dojechać zwyczajnie, więc szukałem samochodu jak najmłodszego. I no oczywiście Polonez łapał się w wersji dosyć młodej, w związku z tym zastanawiałem się, czy nie mógłby to być właśnie Polonez. Ostatecznie kupiłem Fiata Tipo, a było to po rozmowie z kolegą, który jak się dowiedział, że biorę pod uwagę Polonez, powiedział, stary, wybij to sobie z głowy, to jest totalnie nieoptymalna stara konstrukcja. To wiadomo, że jeździ, ale i wiadomo, że tanio się naprawia, ale nie rób tego. I jakoś mi to jest ciężkie. Jakoś tak, to nie były jeszcze czasy, gdzie ja na słowo to jest ciężkie, mogłem po prostu wziąć telefon i sprawdzić. No nie, to nie jest ciężkie, to na 100. Ostatecznie kupiłem Fiata Tipo, który był niewiele lżejszy, no troszkę lżejszy. Ale jakoś tak ta rozmowa mi utkwiła w pamięci i stwierdziłem, dobra, to nie kupuję Poloneza rzeczywiście, bo może lepiej nie. I jakbym ja miał okazję dzisiaj przyjechać się tak po kolei Polonezem i Fiatem Tipo, to prawdopodobnie doszedłbym do wniosku, że podjąłem bardzo dobrą decyzję. Rzeczywiście, te samochody dzieli, jeśli chodzi o wrażenie z jazdy, cała epoka. Natomiast oceniając ten samochód, popatrzcie, facet prawie wypadł z busa, oglądając się za tym samochodem, jakie on robi wrażenie. Jakbym jechał Fiatem Tipo, to by nie zarejestrował, że w ogóle jechał jakikolwiek samochód pewnie. Dzisiaj spoglądając na ten samochód, mam wrażenie, że nie mam prawa po prostu oceniać go pod kątem tego, jak on przyspiesza. Zresztą nie najgorzej przyspiesza. Jak on hamuje, bo i hamuje nieźle. Jak on skręca, aż strach pomyśleć, co by się stało, gdybym zrobił tutaj test łosia, a powiem od razu, że robić nie będę, tylko zrobię takich parę manewrów. No i on oczywiście reaguje z opóźnieniem, się kładzie i robię to niechętnie, ale nie będę tego w ogóle oceniał. Ja tu tylko stwierdzam fakt, że jest jak jest, że on jest słabo wyciszony, że on jest dosyć hałaśliwy, że on jest taki niechętny do szybkich zakrętów, ani do przyspieszania, ani do jakiegoś ostrego hamowania. To jest taki Polonez. Jego największą zaletą było to, że on był produkowany u nas, że on był nasz i że on był. W odróżnieniu od wszystkiego tego, o czym dzisiaj marzymy, żeby wreszcie coś się pojawiło, dzisiaj możemy powiedzieć o Polonezie i porównać go z dowolną inną konstrukcją, wypadnie gorzej albo lepiej i to nie będzie miało najmniejszego znaczenia, bo Polonez po prostu był. I to jest jego największa zaleta w stosunku do wszystkiego innego, co moglibyśmy postawić naprzeciwko tego auto, żeby powiedzieć, o widzicie, Polonez tu przegrywał, tam przegrywał. Ale Polonez był i moim zdaniem to jest na dzisiaj jego największa zaleta. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i włączenia powiadomień o nowościach natychmiast po publikacji. Co więcej, powiadomię Cię nawet przed publikacją, bo na moim Facebooku i Instagramie zdradzam, co na kanale będzie dopiero za jakiś czas. Linki znajdziesz w opisie. W ramach podsumowania ja bym powiedział tak, na polskim YouTubie nie brakuje testów Polonezów, tylko że większość z nich skupia się na takich, powiedzmy, że niezbyt dobrze utrzymanych egzemplarzach i zależało mi na tym, żeby nie pokazać po prostu Poloneza, pierwszego z brzegu Poloneza, tylko Poloneza jak z folderów reklamowych, Poloneza jak z obrazka, świetnie utrzymanego i zaprezentowanego też przez osobę, która wie o tym samochodzie wszystko. I moim zdaniem trafiliśmy dzisiaj z tym idealnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że mój samochód Wam się podobał. Oczywiście nie byłbym sobą, żebym nie powiedział, że polecam go jako zakup, jako uzupełnienie kolekcji. Naprawdę jest to ciekawa odskocznia i nawet w kwestii powrotu do swoich lat dzieciństwa, wspomnień, naprawdę bardzo fajnie mieć takie auto w garażu, w kolekcji. Naprawdę polecam i zapraszam na zloty. Do zobaczenia, mam nadzieję, na kolejnych spotkaniach, zlotach miłośników klasycznej motoryzacji. Ja też powiem do zobaczenia, dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji.
I cóż, jeszcze raz Sebastian, bardzo dziękuję za zaprezentowanie auta. Cześć.